la Chamber of Book, perdón, sobre, sobre Kobe. Volta în bolă, a ne topra în bolă. Ja, când ne fotografuje, jak pani Ivana povedala, tylko fotografuje s tým sensem, že možno myšliť o tým. Přemýšlenie o fotografii, to je dla mňa najvážnejšie, že zastaneme sa, kto jesteśmy i dlaczego jesteśmy na tym świecie. Może zaczynam tak. Co powiem dzisiaj, to jest jak moja fotografia. To są krótkie myśli o czymś, co trzeba myśleć dla siebie, brać coś cennego z tego. Nie lękajcie się. Każdy człowiek ma jakąś wiarę, nawet ateist. Ja chciałem to słowo powiedzieć u końca, a nie wytrzymałem. Przepraszam, może się nie jestem znawcą tego tematu, tylko przeciętnym człowiekiem. To jest może przesada, może z mojej strony trochę, a mnie nie pasuje to bardzo na tym miejscu, taki aforyzm od Alberta Schweitzera. Człowiek nie musi być aniołem, by zostać świętym. A Dostojewski powiedział, Boga nie ma, jest tylko sumienie. Teraz ode mnie parę myśli o ateizmie ogólnie i osobisty też. I potem może rozważania parę o ateizmie Inków, ponieważ parę lat temu był w Peru i zajmowałem się tą historią, wydałem album. I ja myślę czasem jest dobrze patrzeć na ten dystans, który mnie przeszliśmy, szliśmy jak ludzi, wiemy, że historia chrześcijaństwa ma 2000 lat albo noch więcej. Historia Inków tylko 800 lat. A oni byli bardzo spóźnieni w epokę brązową, ponieważ nie poznali jeszcze 500 lat temu, nie poznali żelazo i kopę. A wiemy też, że historia człowieka, dzisiaj naukowcy mówią, nie 500 tysięcy lat, już milion lat ma. To znaczy wszystko, co jest w nas, jako ostatnim tego łańcuchu, jest cząstkę tych, którzy przed nas byli. Bardzo ładnie, od wczoraj powiedział do rabina na dyskusji wieczorem, że właśnie trzeba szanować te różne generacje od początku do dzisiaj. To jest ten sens. Życie często. Z tego czerpiemy sens naszego życia. Czy być ateistą w katolickim kraju jest niebezpieczne? Pytam. Ostatnio posłanka polskiego parlamentu mówiła o deportacjach. I wszyscy wiemy, jakie znaczenie ma takie słowo. Nawet jak to nie tak myślała, a słowo w Polsce jest bardzo niemiłe słowo. A w czy naszych krajach mówią, a z tej listą grozi jeszcze kara śmierci. Jerzy Lec, znany aforystyk, mój ulubiony aforystyk, powiedział kiedyś, powinniśmy wierzyć, Bóg naszych wrogów jest również
našich Bohu. Často sa zapomíname, všetkým v vojne. A Martin Luther povedal, sám Bůh nemôže istniť bez modlých ľudí. Veľmi fajn. Myšľa. Teraz jedna čekavostka, ktorú ostatní čítal, i myšľal, no, možno povedať, aby sa páčime rúžne strany šíča. Amerikánsky etnolog, lingvist, misionár Daniel Evernot Everett byl 7 let v ostatním veku v brazilijském džunglu i chtěl národ Piraán, který nemá kontakt s žádným, misionovat. Viděl po pevném čase, že ty lidi jsou přečili a jim brakuje mýtos stvoření. Oni nemýšleli za palce, co bylo. Tež nemýšleli za palce, co benže. Oni poprosto šijou všemčlivý spolnoče, nikdy nemá menšie vlastnosti, oprúč šijky svojom rodine. Když všetko rozdielo medzi sobou i je to pěkný příklad, jak možno šedřivý byš na tom švětře. Kdyby to bylo. I oni ještě čišli šijou, nebo byli očenci, nebo jsou očenci toho švětra. Pevná tragédia může dla pár lidí, nevím, jest, že Everett po 7 letech vrůčil jako ateista. Ztrácil věru. I to čišaj zaujímuje, že problémami lingvističnými o jenzik, jenzikem Piraán. Oni mají maco čekavý jenzik, ktorý maco spolnýho s tým, že oni žijou tylko v tadašnosti. Krutka přijava. To skončí maco písli. V veku 6 let, letvo, přeživím noc 13. lutého 45. roku ostatního věku v Třešni. V věku 17. štorm na Tatroce v Izmalské přeživím, tež lutého. A v věku 21. vypadek vojsku tež lutého přeživím. Kde byl vtedy Bůh? V Třešně uradovala mě moja mama. V Orkáně na Zalevě uradovali jsme se sami. 5 chlopaků. A v třetím případku uradoval mě helikopter, lékař, sestru lékaře i krev kolegů. V každém případku odehrál Bůh na pevnou roli. Tylko ja nie wiem, kto. Prometeusz, kiedy tego powiedział w swoim wierszu, hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz. Może ja cytuję po polsku. Któż mi to pomógł? Przecież w bezczelności tytanów. Kto mnie ocalił od śmierci lub od niewolnictwa? Czyż tego wszystkiego nie dokonałeś samo? Święte, gorące serce, płonące, dobre i młode, czyż oszukane cienki czyniło temu, co śpi tam w górze? Mówią naukowcy, że myśl religijna powstała według hipotezy 40 tysięcy lat. Zarówno wierzący, jak niewierzący od tego czasu siedzą, że od dawna to samo. Księżę, zdrowie, pokój,
i wolność, całkiem proste życiowe sprawy. Może teraz to bliżej ateizmu w XVII wieku Spinoza zakładał, że natura jest causa sui. To znaczy, jest to pogląd panteistyczny, jak u Goethego, czy natura i Bóg są identyczne, są to samo. I imperatyw kategoryczny Immanuel Kanta mówi, tego starania filozofa, że należy postępować zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby byli oni stosowane przez każdego i zawsze. Immanuel Kant nie znalazł Boga w żadnym zakonku swojego rozumu, tak pisał. Jednak wprowadził Boga jako postulat w swoim czele krytyka praktycznego rozumu. To był XVIII wiek. I trochę później Ludwik Feuerbach pisał: człowiek tworzył Boga na swoje podobieństwo. Na pewno dla dużych ludzi Bóg jest związany, często wiążemy, z sensem życia. Roman Gary, ja lubię aforyzmy, to już widać, może powiedzieć do tego, nie można pytać życia o sens. Można mu tylko sens nadać. Co piąty naszego globu jest ateistą. Około Francji, co trzeci, nie wiem dlaczego. W Estonii mają być najwięcej ponad połowa. A Akademia Nauk USA, Daniel, skupia około 90% ateistów, agnostyków, tak samo liczy się tego. Może by to jest preferowana strefa naukowców ateistów. Nie wiem. Do pierwszych świadomych ateistów zalicza się Anaxagoras i Diagoras Menelaos, który w V wieku przed naszą erą w Atenach tworzyli pierwszą demokratyczną konstytucję. Od roku teraz to coraz bliżej naszej historii istnieje według różnych naukowców albo ludzi. I pisali o tym agresywny nowy ateizm, który przede wszystkim zakładali filozofie, biologicy, żurnaliści, dziennikarze Harris, Dennis, Dawkins i Hitchens. Mówi się trochę później, że książka Kota Vinci, Dana Brownsa, zaczął się w 2003 roku, koniec wiary. Mocne słowo. Dzisiaj mówią o ateizmie 3.0, który wyraża taki neutralny stosunki do religii. Instytucjonalna religia jako droga do Bogu jest na naszym kontynencie coraz mniej atrakcyjna. I prymatolog Franz de Waal jest najmłodszym przedstawicielem ateizmu. On mówi, jest smutne szukać Boga, ponieważ nie mamy wyniku. Pod tym sensem ostatni rośnie taki umiarkowany ateizm, który się kieruje do agnostycyzmu i który myśli, że pytania o Bogu jest nieważne. Być może jedynym prawdziwym ateistą, to ja powiem, tak, jest brytyjski astrofizyk Stephen Hawking, ten, który znamy z wielkich konferencji w mózgu, on mówi tylko przez komputer, ma taką rolę. On przedstawiał swój koncept, swoją koncepcję w 81 roku ostatniego wieku w Watykanie. I według której
univerzum nemá hranice. V svojom vývoji univerzum predstavujú ako fenomén, ktorý poprosto je. Je bez hranice, je večne. To sú kategórie, ktoré človek nemá v sobě, nemôže vyobrazovať v sobě. I dlatego ten univerzum nepotřebuje stvůrca. To je sám tak jistně a jistně. Možná tyhle pár myšlí o ateismě. Teraz proponuje, aby rozlučně si trochu jedeme do Peru. Do Inkov mám ještě 3 minuty. 3 minuty, jako to ustavím. Tak. Možná najprv patříme pár obrazy. To je Kovanaska, karatera Pana Amerika, 20 tisíc kilometrů od Alasky do Pohodňové polu. I možno povětšit Inky, který bardzo pušný, měli svůj systém rozbudované, největší państwo v tom čase, 12. věku do 15. 16. věku, před zdobyčem přes Hispánie. Oni měli taky sám, alebo navet mluvili lepší systém drogový, jak Šimiani. 20 tisíc kilometrů přes Peru, aby Inka v Kisko, v stolici Muk, přes různé lidi, kteří běgali na těch drogách, počímač informací z Kibu. Oni mluvili vtedy Aymara, jazykem Aymara. Aymara byl tež národ, nativ Kaka. I poprosto te drogi potřebovali nie tylko dla informacji, też potřebovali prowadzić wojny, tak jak zawsze było, pamiętam w historii. I te ulicy dzisiaj, te drogi dzisiaj jeszcze można częściowo zobaczyć, są takie szlachetnie budowane, tak szeroko, tak stabilne, że Aleksander von Humboldt, który byl v tom kraju pár měsíců, byl zachvěcený. I různě jiný lidi teď mluví, jak možno což takového budovat, jak jesteš v čase epoky bronzové ještě. A oni to potrafili i no, třeba po prostu nemyslet, že lidi jsou nižší kategorie i my jsme více civilizované. Ne, oni měli fachovci, znavci, taky bardzo dobrý, že potrafili navet svojence zacumovat na jeden kamen. I ten kamen nazýval se Intihuatana. Na Machu Picchu je ten kamen, já viděl ho, každý dotyka, poněvadž Inky měli jako Bůh najprv Viracocha, kontiky Viracocha, který tvořil Inkův. Nie. Univerzum. O tym oni w ogóle nie myśleli. Oni byli na ziemi, widzieli słońce i później Inti był ich Bóg do końca. Dlatego kamień Inti był tam. Patrzymy dalej parę zdjęć. Moje 3 minuty zaraz kończą się. To jest wulkan, który kowali kiba, są parę misty, krośnie, piękny świat, a czasem też krośnie to człowiek. Proszę dalej. To jest mały widok dla lama od Machu Picchu do tych górach. Trzeba wyobrażać sobie, że w takiej landschaft budowali miasto na szczycie góry. Jednej góry. Byli po prostu mistrzowie w budowaniu domów, w miastach, w wielkich kamieniach. I do dzisiaj nie wiemy, jak oni to naprawdę transportowali w tych górach. To jest Titicaca z wyspy Taquile. Jesteśmy, ten człowiek, który tam nosi towar, jest na wysokości 4300 metrów. I tam oni mieszkają, szyją całe życie na wysokości Matterhorna. Ludzie tamtejsze tak wyglądają,
starzeją się do 90 lat, słucha tam. To jest taka Aymara, a tak nazywa się też mężczyzna Aymara. Po prostu to jest ród, proszę. Aymara, który na wyspie tam szyją i ta wyspa ma jedną czakowaską, wielką. Oni tego znają, tylko trzy przykazania. Te trzy przykazania są napisane, mi teraz, bo ich język Amasuba, nie ukraść, Amalula, nie kłamać, Amakela, nie bądź leniwy. Te trzy przykazania mieli u Inków i tylko jeszcze na wyspie Takilena, kiedy taka istnieje, to zamiast konstytucja. Oni mówili, nie chcemy mieć pierwszą policję i tak dalej. My sam rządzimy tu, a my chcemy te trzy zasady, są nasze życiowe. I to od wiele setki lat, proszę. 2000 lat temu oni umarli i od tego czasu już siedzą. To są różne cmentarze, które można zobaczyć, Kowonaska i trzymają się do dzisiaj, ponieważ nie pada deszcz. Proszę. Tu latałem nad tych górach i widziałem potem następnie. Potem widziałem te wielkie geoglify, które są święte. Do dzisiaj też nie wiemy, dlaczego takie znaki budowali, które są dosyć duże i trzymają się też od ponad 2000 lat. Mają znaczenie kontakt mieć z jakimś Bogiem, Słońcem, albo po prostu oni kopiowali znaki, które parę lat temu znalazły w różnych miejscach południowym Peru, które mają swój copyright po prostu, są na różnych ścianach malowane, a później kopiowali to. To jest wyryte w skałach? Nie, nie, to jest piasek. No, to piasek, który trzyma się, i to znaczy piasek w tym sensie, że to są małe kamienie, które trzymają się. Nie, taki wiatr nie wyje, ten piasek nie wyje. I to są już te geoglify, które do dzisiaj Deneken mówił, no byli astronauci tam z innych planetach kołnackich następnie, którzy po prostu tam lądowali. I te wielkie rysunki, które wykonali 2000 lat temu, oni sami nie mogli zobaczyć. Ponieważ to tylko zobaczy samolotu, a samoloty wtedy nie mieli. To też jest to zagadka, to ci po co to zrobili, jak nie widzieli. I duży ludzie mówią o tym, że to był po prostu znak to rytuałów różnych religijnych i oni na pewnych dniach właśnie dla nich chodzili na tych różnych, ponieważ oni są dosyć szeroko, tak pół metru. To widać tu skóry do mnie, jak rysunek, a to są tak czyszczone kamienie na dole. No a musi być jakaś misja, że można to w ogóle tak ładnie zrobić i nie widać, jak to wychodzi. Są linie tam, które mają parę kilometrów, są całkiem proste. To znaczy, mieli chyba też instrumenty do zrobić. Proszę następny. Możemy zbierzeć się. Przepraszam, już długo. No, ręce do każdy zobaczy. Następny. Pies, następny, kolibry, który ma też 30 metrów, ma następny. No to jest montaż z mojej strony, aby trochę mistyfikować to miejsce Machu Picchu. Tak, następny. Machu Picchu, wreszcie, jak ktoś ma ochotę jechać tam, proszę mieć tyle czasu, czy można być tam rano o 6, a nie dopiero z pociągiem, z wózku o 12, jak 2000 ludzi tam są i wygląda jak na targu. A rano o 6 to można to zobaczyć tak, jak to kiedyś było.
dopiero 100 lat temu Amerykanie znalazł to miejsce. Proszę, jeszcze jedno zdjęcie, bo jest. I to mnie tak fascynowało, jak mój brat 40 lat temu fotografował tam być na wykładem filozoficznym. Jego konsultowałem, przy okazji chciałem to powiedzieć, jak coś mówić o Peru. I musiałem sam jako fotograf zdjęcie zrobić. I zrobiłem. I teraz to wystarczy mnie. Czasem człowiek wystarczy coś dokonać, co ma w głowie, jako życzenie. I to może być tak ulotne. Ponieważ no, każdy może to zdjęcie zrobić. Dlaczego ja muszę to wyjechać? To zdjęcie sam zrobić. Ja muszę. I tak jest też z tym, co ludzie na ziemi zrobią. Pewne rzeczy mamy w głowie, musimy dokonać. I tak jest też może z Bogiem. U końca chciałbym to powiedzieć tak, co na początku mówiłem. Nie lękajcie się. Każdy człowiek ma jakąś wadę, nawet nie jest tak. Dziękuję.